Cześć, witam was w drugim odcinku. Kontynuujemy ekspedycję w Małym Colorado. Zaczniemy sobie ciężki transport. I to jest tak, co my tu mamy zrobić? Pokaż wszystkie nagrody. Odholuj premię. Aby zdobyć premię, musimy odholować ciężarówkę mniej niż dwa razy, ok? I otrzymać mniej niż 200 punktów uszkodzeń, ok? Ciężarówka terenowa. Aha, będziemy wyciągać ciężarówkę, jeżeli dobrze rozumiem. Dobra, wybierz to. Wiecie, czym się przejedziemy? Tym już chyba jechaliśmy, jak dobrze pamiętam, w poprzednim odcinku. Tym, Loadstar. Wygląda nieźle. No, zobaczymy, czy ma moc. Dobra, bierzemy go. Czy tam był jakiś sprzęt wymagany? Nie ma nic z wymagań, to jeszcze raz. Ale weźmiemy... Nie no, to kosztuje. To myślę, że to nie będzie nam aż tak potrzebne. I kotwica, i możemy jej użyć 5 razy, podnosika 2 razy. Okej, okay, weźmiemy sobie sygnalizator. To jest sprzęt filmowy. Urządzenie geodezyjne określające odległość obserwatora od obiektu. Jeszcze nie wiem, jak to używać, choć domyślam się jak. Śledzi i analizuj zbiorniki wodne. Stacja radiowa, to żeśmy już używali. To jest do pogody, a to jest wiertnica. I tak, to musimy zamontować na burty. Jak widzicie, nie mamy burt, więc przypuszczam, że można sobie je dokupić. A, w ogóle malowanie można zmieniać, jak coś. Naklejki. Widzę tutaj jakieś darmowe. Pojazd terapeutyczny, ok. I to jest tak, to jest silnik, modyfikacje, a to są modyfikacje na zewnątrz, ok. Rezerwy. Zewnętrzna klatka. Tył, dach, wykrywacz metali, to nam tu raczej nie będzie potrzebne w tej misji. Bagażnik dachowy jest zablokowany, musimy ukończyć razem z prądem. Dobra. Silnik moglibyśmy sobie dokupić, ale na razie pojedziemy na fabrycznym, chcę zobaczyć, jak to jeździ. Szynia tuningowa. Terenowa. Zawieszenie wszędołaza podwyższone. Dobra, i to chyba musimy zrobić tutaj, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, czy dobre miejsce wybrałem. Najwyżej odholujemy, tylko odholowanie kosztuje. Dobra, wybierz. No dobra, zacznij ekspedycję. I siódmą mapkę, tak. I teraz jak się tu przyjrzymy, to jest. Ciężarówka do wyciągnięcia. No jak tutaj dojedziemy? Tędy, nie? Tutaj. Tutaj będzie skręt. Tu sobie objedziemy. Myślę, że pojedziemy tutaj. Tu odbijemy trochę w lewo. Tutaj będzie bagienko. Ciekawe, czy uda nam się przez nie bez problemu przedostać. Ok. Teraz rzut oka z kabiny. To wygląda. Mam lusterka. O właśnie, ostatnio spoglądałem tutaj autentycznie, nie tylko ja oczywiście, ale bardzo wielu graczy, jak gra na wysokich detalach, ma problemy. O właśnie, teraz się wczytała, ale
problemy z wczytywaniem tekstur i wiem, że ta gra dopiero wyjdzie 3 i trzeba czekać na pierwszy patch. Tak, taki news był od deweloperów. Że postarają się to naprawić w pierwszym patchu. Tu możemy sobie coś kupić, budowa modułów. Na razie w to się nie będę bawił, bo nie mam zbyt dużo kasy. Jedynie możemy zbudować tutaj magazyn. W sumie uważam, że on jest mi zbędny, bo jak podjedziemy tam, to i tak będziemy mogli sobie uzupełnić paliwo. No kurczę, chyba że się mylę, cofnijmy się. Ale na pewno będziemy mogli. Sprawdźmy to, bo to jest swego rodzaju sklep. Ten punkt tutaj, ten punkt startowy. No tak, możemy paliwo. Nawet sobie go trochę dokupię. No i tyle. Tak w ogóle to na razie mamy mało tych rzeczy do rozbudowy własnej bazy. Jak trochę pogramy, to będę myślał, co warto postawić. Na razie skupmy się na zadaniu. Nie, nie będę objeżdżał tego naokoło. Tędy podjedziemy. Ale mnie ściągło. W ogóle nie mogę dyferencjału tutaj włączyć. No nie mogę. Kurczę, nawet... Aha, one są podświetlone, to znaczy, że on ma już włączony dyferencjał oraz ten napęd na 4 koła. Przepraszam, troszkę się zakręciłem. A czemu żeś mi tak stanął? Aj, no właśnie, teraz. O, znajoma mi ciężarówka. O, ale zapierniczyłem. Nie mam taką w garażu. Kurczę, zapomniałem, jak się nazywa. Myślałem, że stanie, ale jedzie, jedzie, jedzie. Cholera jasna. Mamy problem. Zamiast po tym błocie mogłem tutaj górą podjechać po prostu. Na szczęście jest wyciągarka, dobra. No i wyłączyłem silnik. Szczęście jest wyciągarka i obok drzewo. Oj, coś nie chce. Nie chce ciągnąć, ale dało radę, okej. Okay. Zaczepmy się jak coś. Zwolnimy ją trochę. Jednak mógłbym wziąć te zaczepy. O, ruszyło się świetnie. Okej, tak musimy tam podjechać. No
No dobra, no domyślam się, że to mamy zrobić za pomocą wyciągarki, ale sekundos. Podjedź tu. No wiedziesz, dobra. Dobra, ręczny. I dawaj tą wyciągarkę. Stracimy punkt, oczywiście z tyłu. I tutaj. No, tak jak w Matranerze możemy włączyć silnik pojazdu. Więc jak będziemy gazować, on też powinien. Yeah, poszło. No i dobra, daliśmy radę. Myślałem, że będzie trudniej. Patrząc na to, jak mi ugrzązł w wodzie. Mógłbym zakręcić, ale myślę, że przejedziemy tędy bez problemu. Tutaj troszkę odbić w lewo, nie? Mogłem, ale widzę, że dał radę. Spójrzmy, no i jesteśmy prawie na miejscu. Zaraz będzie po zadaniu. Yeah, ekspedycja ukończona. No i wszystkie premie udało się zdobyć. Okej. I teraz tak. Damy kontynuuj. Jeszcze sobie zerknę na łapkę. I to jest tak. Pojedźmy sobie tutaj na górkę. Chciałbym użyć lornetki. Ej, zatrzymałem się na takim malutkim drzewku. Takie malutkie drzewko zatrzymało taką ciężarówkę. Ta ciężarówka jest właśnie z DLC, czyli z tego najwyższego pakietu, bo taki zakupiłem. Nie był aż tak drogi, strasznie. Dobra, weźmy lornetkę i poobserwujmy, czy coś znajdę. Jakieś punkty. No to wiem, moduł. Nie, raczej tu już nic nie będzie. Nie widzę. Jeszcze weźmy sobie drona. No i zakaz lotów, ja cię kręcę. No i tak, no to teraz myślę, że nie warto już wracać tam, tylko po prostu wrócimy sobie prosto do centrali. Okej. Okej, tutaj mamy ziemskie wibracje. Musimy wykonać analizę sejsmiczną. Ja już chyba wiem, czym będziemy jechać. I teraz tak. Użyj podnośnika więcej niż 3 razy. Obróć pojazd maksymalnie 3 razy i otrzymaj mniej niż 50 punktów uszkodzeń do wymiany opon. Dobra. Anuluj. Kurczę, chciałbym jeszcze mapkę zobaczyć.
I to jest tak, weźmiemy sobie, o właśnie, ten samochód wyciągaliśmy przed chwilką, on się nazywa Step 310E. Był w SnowRunnerze. W MadRunnerze chyba też, chociaż pewności nie mam, już nie pamiętam tak naprawdę. O, i tutaj mamy wersję Step 310E SE. I czym ona się różni? Ta ma bug 240, a ta 200, to bierzemy tą. I to jest chyba wersja bodajże z DLC, jeżeli się nie mylę. Ona jest chyba dłuższa, nie? Spójrzcie na to. Albo mi się wydaje. Chyba mi się wydaje. Dobra, weźmiemy to. Sygnalizator sobie weźmiemy. I więcej chyba jest na sprzęt, chociaż mogę się mylić. Wróćmy. I teraz tak, urządzenie. Moduły ramy. O właśnie, zobaczcie, coś takiego mamy. To zwykła platforma, płaska, modułowa. Dobra. Mały kung. Jeszcze nawet nie wiem, co to jest. Dobra, bierzemy to. Bo tak wygląda. Tak, dobra. No dobra, bierzemy go, nie? O, i tak nam się prezentuje. Moduł wibracji sejsmicznych, tak to się dokładnie nazywa. Dobra, cofnijmy się. Okej, wyślij. Nie jestem pewien, gdzie to zadanie się zaczyna, bo nie spojrzałem na mapę. Albo tu, albo tu. Nie, czekajcie, pamiętam wczoraj, jak patrzyłem na mapkę, że te dwie ostatnie będą rozgrywały się tutaj. No to zacznijmy tutaj tą ekspedycję. No tutaj mamy tu blisko. O, właśnie, tutaj jeszcze jest jakieś zadanko. Rekonesans terytorium. Tym się zajmiemy po tym zadanku. Tutaj widzę jeszcze coś jest. To jest wydobywanie złota. Też se podjedziemy. Myślę, że starczy ołtarz jakiś. Myślę, że starczy czasu w tym odcinku, żeby to zrobić. I tutaj też jest coś. Prehistoryczne szczątki. Mi się wydaje, żeby to wyciągnąć, znaczy żeby to tutaj to wyciągnąć, te prehistoryczne szczątki, będziemy musieli użyć wiertła. Tak mi się wydaje, chociaż mogę się mylić. Dyferencjał ma zablokowany. Mamy tylko napęd na 4 koła. Dobra, uruchamiamy silnik. Tak to wygląda. Z wewnątrz, przepraszam. Spójrzcie, znów nam się nie wczytała tekstura. No teraz się to udało. Niby ma naprawić to patch, ale już o tym wspominałem. Dawaj ten napęd na 4 koła, bo jedziesz jak... Okej. I to jest tak, wibrator sejsmiczny jest używany w ekspedycjach geologicznych, dobra. Przy odległości poniżej 150 metrów od punktu włącza się sygnał dźwiękowy. Do punktu jest poniżej 10 metrów, sygnał cichnie i pojawi się polecenie skanowania, dobra. No dobra, tylko gdzie my mamy jechać raz? Przed siebie? No cholera, aha, mamy tu pokazane 69,8 metra. 64, 60. Czyli mamy prosto jechać, jak rozumiem. Zaraz będzie prawie 10 metrów. Ciekaw, czy pojawi się ten sygnał skanowania. Nie, no musi chyba, nie jest. Dobra, to. Ok. A wyłączmy silnik. Ej, chwila. Coś mi tu nie halo. Aha, musi być włączony silnik, żeby wykonać wibracje sejsmiczne. Dobra.
damy tylko ręczny i włącz silnik. Taki coś też było w SnowRunnerze, jeżeli pamiętam. No dobra, i teraz tak, 314 metrów kolejny punkt, który mamy przeskanować. No jak na mój gust, to mamy dalej jechać prosto, tak mi się wydaje. No spróbujemy, najwyżej się cofniemy. Zobaczymy, czy będzie nam się dystans zmniejszał. Zmniejsza się, więc jest dobrą drogę obrałem. A robi się ciemno. Generalnie można w bardzo łatwy sposób tutaj przeskoczyć czas z wieczornego na popołudniowy, ale niech będzie klimatycznie i pojedziemy sobie po zmroku. No, jeszcze zmroku nie ma, ale ściemnia się. Za chwilkę będzie. Tu mamy błoto. Okej, dasz radę? Dałeś radę. Świetnie. I teraz tak. Nie no, na bank. Tutaj nie. Myślę, że tutaj musimy podjechać. Nie wiem, czy tu się da zjechać. Ciężko powiedzieć. Odpalmy sobie jeszcze drona. Chyba, że znowu będzie zakaz lotów. No tak. Dupa, a nie dron. Tutaj widzę drzewko. Jakbyśmy się... A, tutaj jest szczelina. Ale jest drzewko, więc... A, zapnijmy sobie od razu. Podciągnijmy i puśćmy. No dobra, dystans się zmniejsza, więc chyba jedziemy dobrą drogą. O, a co to? Co to, jakieś totemy? Zatrzymajmy się tu na sekundkę i popatrzmy na to. Totem. Chyba totem z wiosłem. Nie wiem, czemu ma to służyć, ale myślę, że to nie jest tu tak sobie przypadkowe. Nie wiem, może być, że to jakiś rodzaj znajdziek. Okej, bo jest tak, kurczę, jadę. Teraz tak, na łapkę. Dystans się nam zmniejsza, czyli mam jechać w dół. No tak mi się wydaje. To jedyna opcja tutaj, więc przejedziemy tutaj chyba boczkiem. Lewą stroną. Odkryliśmy podejście. Okej, teraz zatrzymam się i coś wam pokażę. Widzicie tutaj? Podejście. Ono to jest znak zapytania, nie? W samochodzie mamy coś takiego w sprzęcie jak sygnalizator. Oznacza ciekawe i bezpieczne szlaki oraz miejsca. Jakbyśmy go nie mieli, to jak spojrzymy teraz przez lornetkę, to nadal by nam pokazywało na mapie, że... Jakbyśmy oczywiście nie mieli sygnalizatora, pokazywałoby nam na mapie, że... znak zapytania. Teraz jak spojrzymy przez lornetkę na to miejsce... Poczekajcie, bo chyba... Nie uda nam się zrobić to z tego miejsca. Dal mi się kawałeczek. Nie jestem pewien, czy mam jechać tak. Chyba tu w dół, bo mi się dystans zmniejsza. Chyba niepotrzebnie tu zjechałem. Mogę tam trochę górą podjechać. A, wiecie co? Poczekajcie, cofnę się.
Nie wiem dlaczego, ale gra nam ewidentnie nie pokazuje tego podejścia. W innych przypadkach mogłem je bez problemu odkryć na mapie za pomocą lornetki. Jest. Włącz wibrację. Jest. I wszystkie premie zgarnęliśmy. Nieźle. Zajebiaszczo, nie? I teraz tak. Damy na sekundkę kontynuuj. Spójrzmy sobie na tą mapę. To mnie interesuje. Podejście. Spójrzcie tutaj. Gdzieś tu było. O, tutaj na przykład też podejście właśnie jest odkryte. Nie miałem z tym problemu. Teraz jakoś nie mogę go... Nie mogę go odkryć. Chyba, że chodzi o to, iż musimy z jakiegoś innego punktu. Na przykład tutaj. Tak mi się wydaje. Tak nie, muszę, nie, może, nie musi być. Musimy na to spojrzeć. Z innego punktu. Chyba, że się mylę. Ciekawe, czy stąd się uda to zobaczyć. No to tak, wracamy do centrali i udamy się zrobić to zadanie, bo to jest zadanie poboczne. Rekonesans terytorium. Śledź, dobra. Nagroda nieduża i jeno 500. No dobra, wracamy do centrali. I tak, to jest tylko rekonesans, małe Colorado i tutaj mam coś takiego jak swobodna podróż. Okej. Okay. I zastanawiam się, jaki sobie samochodzik wziąć. Weźmiemy tego Dona, po nim nie jeździłem jeszcze. To jest zwykła wersja, a to jest SE. I ta zwykła wersja ma pojemność 50 litrów, te ma 60. Blokadę dyferencjału i AWD, jak rozumiem, są włączone domyślnie. Ale mały bak ma, a ten ile ma? 80 litrów. No, weźmy go. Dobra, tego. Sygnalizator weźmy ze sobą. No, zapasowego paliwa nie będę brał, to i tak jest mała mapka. Anuluj, wyślij go na ekspedycję, ale tutaj. Baza, dobra. Dobra, trochę się ściemniło i teraz tak, mapka. Raz, naciśniemy. O, i już mamy dzień. Wspaniała sprawa, podoba mi się to. Nie każdy lubi jeździć w nocy. Chociaż ja przyznam, lubię, ale nie zawsze. Nie zawsze. To jest tak. Musimy tutaj podjechać. Tędy. Tędy i tutaj mamy. Tędy. I tu musimy skręcić. Dobra. A, sekundkę, jak on wygląda z wnętrza. No, wygląda to bardzo przyzwoicie, widzę, postarali się. Nieźle, fajnie by to wyglądało w VR-ce. Ej, widzę, że są, dobra. On widzę, że ma dyferencjał włączony, domyślnie. Na razie wyłączymy napęd na 4 koła. Jak podjedziemy pod wzgórze, to je załączę. No, robi dobre wrażenie, nieźle się prowadzi. A
ale ma niskie zawieszenie. Przypuszczam, można tam pewnie je trochę zmienić. Zmniejszmy ciśnienie o połowę. Poradzi se. O rany. O kurczę. Ale spina się nieźle, nie powiem. O. Na szczęście nie są to jakieś olbrzymie uszkodzenia. Rekonesans terytorium, rekonesans terytorium, dobra. Myślę, że to są dwa te same zadania. Myślałem, że to jakieś, myślałem, że to coś innego po prostu. Dobra, zmniejszmy sobie ciśnienie. Jak tak na nich będę jeździł, to zacznę dostawać obrażenia. Poznaj sekrety kanionu z góry, posyłając drona w ekscytującą podróż. Okej, mamy. Dobra, śledź. Okej. Wyłączmy silnik, skoro będziemy latać. Dobra, skoro będziemy latać dronem, to tak, urządzenia, dron. Tutaj mamy te trzy punkty. Dobra, to może najpierw zaczniemy sobie od tego, tutaj na ziemi. Mamy tam podlecieć? Tak, 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 musimy chyba wlecieć do kółeczka. Wiecie, w internecie trochę poczytałem, niektórym się nie podoba ta gierka, w sensie mechaniki, jakie tu zastosowali. No ale ci ludzie moim zdaniem mają jakiś, nie wiem, jakiś problem, bo porównują tą grę do SnowRunnera, a nie powinni, bo to jest troszkę inna gra. Niby też polega na eksploracji terenu, ale jest to zupełnie inny tytuł. Troszkę inna zabawa. Dobra, podleźmy tutaj. Dobra, zaliczone. Wola mi się tu podoba. I fizyka. I tyle otrzymaliśmy. 500. Ale jaja, nie mogę nacisnąć A. Spróbujemy to zrobić. No, myszką. Jakiś bug był. Dobra, i teraz tak. Coś tu jeszcze chciałem. O, to właśnie. Teraz tak, jak tam dojechać? Tu jest rzut. Tu też rzut. Jakieś części tutaj są. Na razie to mi nie będzie potrzebne, więc ja chyba nawet wiem, do czego są te części. Do warsztatu, ewentualnie do rozbudowy lub do rozbiórki. Rozbierając to dostajemy jakieś inne części. Ale i tak nie mam odpowiedniego, nie tyle co narzędzia, ale odpowiedniej właśnie budowli, modułu, który by nam to zrobił. Ja wiem, bo troszkę już poczytałem o tej gierce na angielskich forach, głównie na Reddicie. Coś tam mi świta, więc nie będziemy tego zaczynać, ale pod ten skarb podjedziemy. Będzie to też jakieś, to też jakaś niby jakieś zadanie. I teraz tak, nie będziemy się cofać, po prostu sobie zjedziemy. To tak, tędy. Będziemy musieli chyba tędy podjechać, nie? To gdzieś tutaj, tutaj, tutaj i tędy spróbujemy przejechać. Tędy to ok. I myślę, że się uda jako tako tam dojechać, a później przejechać się tędy. Mm,
O ile się da, ja myślę, że z tego punktu gra nas jeszcze gdzieś wyrzuci, tak mi się wydaje. A, jeszcze jedna rzecz, lornetka. Czy ja dobrze patrzę? No i źle patrzę, to tam dalej. Nie widzę stąd tego punktu, to nie jest ten punkt. Nie tutaj. Tylko tam za tym. Za tymi skałami. No chyba, że kurczę, nie, no tak, to jest to. Na to patrzyliśmy przed chwilą. Okej, a tu się da podjechać? Dobra. Mniejsza o to na tą chwilę. To jest tak, coś tu, okej, dobra. A właśnie, troszkę oberwał, naprawmy silnik. I podjedźmy sobie tym maluszkiem tam pod ten skarb, jak to gra określa. Zobaczymy, co to jest. Nie włączam napędu, bo na cztery kółka, bo i tak jedziemy z górki. Ale tak troszkę hamując, nie chcę go rozwalić. Ho, ale zarypałem. Zatrzymał się na kaktusach. Dobra, włączmy napęd na 4. Myślę, że już się nie zatrzymasz. No, z problemami, ale przejechałeś. Kurczę, przez moment myślałem, że się zaklinuje. On dziwnie jeździ. Nie, no to nie jest głęboko, nie będę sondował tego. O, odkrywasz brud. I stówka wpadła. Nieźle. Tutaj jakiś podjazd, pewnie tędy właśnie, tu do tej skrzynki będziemy mogli się dostać.
Czy ja dobrze jadę? Tak. Ty to jest to zadanie, bo nic nie widzę. No kurczę, dobra, poczekajcie. Podjechałem, a tu nic nie ma. Śledź. No właśnie, to trzeba załączyć dopiero, okej. Okay. Okej, okay, to etap, rozumiem, jeden etap. Okej, okay, a gdzie kolejny? Ej, tutaj. Jasny gwint, to myśmy już tu byli przecież. No to tak, jesteśmy tutaj. I teraz tak. Trzy rzeczy. Możemy się telepnąć, ale nie chcę tego robić, bo tracimy kasę na tym. To kosztuje chyba tam 1500. Ewentualnie 1200, bo już nie jestem pewien. Dlatego przejedziemy sobie, pojedziemy tutaj. No i tędy jakoś się przetrabanimy, nie? Tutaj, tutaj, później tutaj. I nie wiem, czy tu się uda podjechać. Myślę, że się nie uda, więc pojedziemy tędy. Tak jak żeśmy holowali tą ciężarówkę. To jest dokładnie ta sama trasa. Tutaj była, tutaj gdzieś była ta ciężarówka, nie? Ten step. Oby nam paliwa starczyło, ale myślę, że starczy. O, ho, 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 ho. Kurczę. Już więcej nie mam. Nie mam części do naprawy. O, jasny gwint, kurczę, to nie wygląda za dobrze. Czekaj, czy się uda przez to przetarabanić, oby. No, znowu odkryliśmy brud. Tak, na wszelki wypadek sonda. Jest tu gałązka, znaczy gałąź, powalone drzewo, jak rozumiem. I moglibyśmy się tego złapać, jakby tknął. Ale jak widzicie, poradził sobie bez problemu. Nawet niezły samochodzik, tylko bardzo podatny na uszkodzenia. Bardzo. Trzeba nim uważać, jak się jedzie. Przejedziemy tutaj boczkiem, myślę, że sobie poradzi. A nie będziemy brodzić w tej wodzie. Przejedziesz tu? Przejedziesz czy nie przejedziesz? Przejedziesz, kurczę. Okej, okay. Oj, to nie, żebyśmy się tam nie starabanili. Ale dał radę, tutaj widzę też trochę wyższe kamyki, ale sobie poradzi. Już trochę czuję to autko. Kurczę. Dobra, wiecie co? Jednak przez wodę ruszymy.
O, udało się zaczepić. No, jesteśmy już niedaleko, tędy żeśmy jechali. Tędy żeśmy holowali ciężarówkę. Paliwa też jakoś nie zeżarło dużo. Nawet nie jedną trzecią. Ale żeś utknął. A przy okazji dojdziemy sobie tam troszkę do tego obozu, ja go naprawię. Troszkę części też weźmiemy. Paliwa myślę, że nam starczy, ale nie jestem pewien, czy czasami nie będziemy musieli wrócić. Bo jak już mówię, nie chciałbym się telepać do obozu, bo to kosztuje. Szczególnie teraz, na początku gry, kiedy tej kasy jest mało. A nie wiem, ile będą kosztować te moduły, ja myślę, że tanie nie będą. Do obozu na przykład. A myślę również, że będą potrzebne, inaczej nie uda nam się zrobić niektórych zadań. Myślę, że tak będzie nawet na pewno, dlatego sobie tam podjedziemy i go troszkę naprawimy, weźmiemy też części i ruszamy tam po nas skarb, zobaczymy. To tak, napełnimy sobie też części. Okej, teraz LB. Naprawmy i z powrotem napełnimy jeszcze raz części. I one, z tego co zauważyłem, chyba się restartują. Te części, te paliwo po każdym odwiedzeniu centrali. Chyba tak, chyba że się mylę, ale raczej nie. Okej, teraz tak, musimy jechać tak samo, bo to chyba taka sama trasa. A tu jest brud. I też mi nie zaznaczyło. Ja w ogóle... No mam ten sygnalizator, więc... Tu też, kurczę... Czekajcie, bo się kurczę... Tutaj jestem, dobra. Czyli jedziemy tą samą trasą, co byśmy jechali wcześniej z tą sondą. Te małe Colorado, przyznam się, że ta mapka, w sensie trudności, nie robi wcale wrażenia. Mam nadzieję, że pozostała reszta, szczególnie liczę na Karpaty, będą miały niezły poziom w SnowRunnerze, w tych późniejszych mapkach. Te późniejsze mapki były naprawdę, naprawdę trudne. Mam nadzieję, że tu też tak będzie. Wow, właśnie się rozpędziłem, ale mam części zapasowe. I to jest to miejsce, drona możemy użyć, nie? Próbuję
siłować, ja cię kręcę. Fajny samochodzik, ale to jak dostaje obrażenia, to masakra jakaś. Okej, udało się i otrzymaliśmy 3400 baksów. Nie wiem, nie rozumiem, dlaczego nam nie chce. Już mam ten. A właśnie, nie wiem, czy zauważyliście, myślę, że ten pojazd nie nadaje się do tego. Nie nadaje się do tego. Widzicie na dole ten napis na czerwono, nie można użyć ze sprzętu. Czy on jest generalnie nieużywalny, czy w sensie takim, że to jest w ogóle taka rzecz, której nie można użyć, on po prostu sobie działa. O tak, bo nie mam pewności. Ale żeśmy troszkę rozwalili mu przód. Czy mi się wydaje, czy on tak ma? Nie, no rozwaliliśmy mu chyba. No tak, pobity jest. Tutaj też wgniecenia z tyłu. Ale w sensie takim terenowym nawet fajny samochodzik. Nie powiem. Niezły. No i teraz tak. Kończy nam się czas i myślę, że w tym miejscu może telepnijmy się do centrali. Okej, do centrali. Skoczyliśmy, małe Colorado. I to jest tak, na tą chwilę w tym małym Colorado, tam chyba coś tam jeszcze zostało. Chyba coś z wiertłami było. Znaczy z wiertłami, tam było jakieś wykopaliska archeologiczne. I to jest tak, myślę, że jeszcze w kolejnym odcinku spróbujemy odwiedzić to wykopalisko. I przejdziemy sobie od razu też na Arizonę. Zobaczcie, jest tego tutaj podbój pogranicza, to nasze pierwsze zadanie będzie tutaj. Chyba musimy to zrobić ze specjalistą. Ale dobra, do tego jeszcze przejdziemy. No i okej, w tym miejscu zakończmy ten odcinek. Zachęcam Was do subskrypcji, bardzo mnie to zmotywuje do dalszego nagrywania, bo przyznam troszeczkę, że mam taką małą niechęć, głównie przez małą ilość subskrybentów. Ale muszę zaznaczyć, że robię to też, nagrywam to też tak dosyć hobbystycznie, bo po prostu lubię, ale miło by było, jakby ta liczba moich skromna liczba subskrybentów troszkę wzrosła. No i tyle, nie? Więc zachęcam do tego, zachęcam również do komentarzy i do lajkowania. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, do usłyszenia raczej w kolejnym odcinku. Cześć!